Cześć, ten Wawelden znowu w Cyberpunku. Dzisiaj wbijamy na paradę. Pomagamy Takemurze dostać się do Hanako, która być może coś będzie w stanie nam pomóc. Aczkolwiek na razie trzeba poczekać na telefon. No ile ten Takemura może... Ile to może mu zająć, Jezu. A jakby do... jak takie coś zrobię, to mi nic nie zrobi. O! Parada wkrótce się zacznie. Będę na ciebie czekać tam, gdzie poprzednio. Przy straganach. No, tylko nie pakuj się w kłopoty. Dobra, czyli znowu trzeba gdzieś zapieprzać. Ja się w nikogo nie waliłem jeszcze? Ludzie mi znikają. Dobra, i co mi powiesz ciekawego? Halo, halo? Dobra. Takemura, świetnie wyglądasz. Raz jest, że źle wygląda, raz, że świetnie wygląda. A on wygląda to dokładnie tak samo. Nie skarż, zawsze jest jakieś wyjście. No nie wiem. Jeśli chcesz skoczyć, pamiętaj, że zawsze jest jakieś wyjście. To nie jest śmieszne. Parada wkrótce się zacznie. Naniosłem małe poprawki na dane od Wakako. Najlepiej sam zobacz, na czym stoimy. Dobra. Po pierwsze, ten malware działa. I to lepiej niż się spodziewałem. Mamy oczy i uszy w pomieszczeniu ochrony. Zerknąłem na monitor. Zlokalizowałem gniazda snajperów. Okej, i to nimi się zajmiemy. Strzelców jest trzech. Hmm. Musisz unieszkodliwić każdego z nich, zanim oni unieszkodliwią mnie. Czyli wyścig z czasem. Można się do nich dostać na kilka sposobów. Pierwszy jest blisko, nie stanowi problemu. Gorzej z drugim, będziesz musiał się trochę powspinać. Da rada. Zostaje trzeci, przyczaił się na pomoście technicznym nad ulicą. My jesteśmy tutaj, a platforma Hanako-samy zatrzyma się tu. Blisko wyjścia ewakuacyjnego, z którego skorzystamy po wszystkim. Z tych punktów będziesz mieć świetne... Z jakiej niskiej jakości jest ten obraz. Snajperzy będą mieć jeszcze lepsze. Zwrócisz czymś ich uwagę. Banki po złodziei. Brzmi niebezpiecznie. Ja muszę wskoczyć na platformę, dostać się do środka przez okno i stanąć twarzą w twarz z Hanako samą. No chłop, może mieć z tym niezły problem. Tego ostatniego boję się chyba najbardziej. Wszystko jasne? Jesteś gotowy? Nie wiem, jakby w końcu jest jakby rodziną w pewnym sensie, więc może nie będzie chciała go załatwić. No tak jak zawsze tak, pytanie, czy ty jesteś gotowy na konfrontację z Odo. Właśnie Odo tam będzie. Pytanie, czy ty będzie musiał załatwić Odę. Przecież opracowałem ten plan. I wciąż uparcie pomijasz w nim swojego kumpla Odę. No da co, człowiek honoru nie podniesie na mnie ręki. Nie, wcale. Do momentu, w którym nie spadniesz Hanako na kark. To prawda. W takich momentach honor schodzi na drugi plan, zwycięża instynkt i szybkość. No i? Więc mam nadzieję, że wciąż jestem od niego szybszy. Uważaj na siebie. No dobra. Zróbmy to. Ładne. Ciekawe, ile u nich kosztują takie hologramy. Widziałem też netronerkę w korporacyjnym uniformie. Gdzieś się zaszyła. Kurde, trzeba będzie ją załatwić. Jestem gotowy. No to zaczynajmy. Ale ładne. Musisz zdążyć, zanim pojawi się platforma Hanako-samy. Dobra, fastem. Ale piękne przejście zrobili. Dobra. Pierwszy jest tu. Jak się do niego dostać? Gdzieś tutaj jest przejść... A, schodkami. Zwyczajnie schodkami. Dobra, dobra. Fastem. Pierwszy. Tutaj już? Masz go prawie przed sobą. Obserwuję tłum i nie zwraca uwagi na tyły. Dobra. To są te takie dziadostwa. Halo? A, ręką można rozbroić. Dobra, dobrze, że mam tę zdolność techniczną, nie? Wezmę się, podłączę, zbiorę trochę hajsu, tak przy okazji. Pięknie. Dobra, teraz po cichu. Czyli tu włazimy. Teraz po cichu, na spokojnie. On tu jest. Zachowanie w sektorze 3C. Brodaczy płyną obok stoiska z balonami, zajmijcie się. Właśnie tu. Czekajcie. Balkon dwa piętra wyżej, kobieta w czerwieni. Chyba jest uzbrojona. Kurde, jakie nerwowe typa.
lornetkę. Kurde, jak tam wejść? Jak go zastrzelę, to się... To będzie źle. A to coś? Kurde, no co zrobić chłopowi? Sygnał przywołania nie mogę, na pewno. Dobra. I drony. Czekaj, zwarcie masz. Ale one łatwe są. Piekielnie łatwe są. Dobra, dalej po prostu na typa. Ale oni nie słyszeli strzałów? Mhm. Kurde. Aj. Chłop sam zapewni bezpieczeństwo. I co, nie podnieś na ciebie ręki? Smasher? On? Ten duży? Jak ja muszę tam dostać? Tu jest drabina! Ale że nikt mi nie za... Wcale nie, jest git. Jak on nie zwraca na siebie uwagi, jak mi tu... Jak po takim moście muszę łazić. Musisz się jakoś opuścić na dół, tylko ostrożnie. Właśnie tak. Zeskoczę jakoś, spokojnie. Zwarcie? Nic mu to nie zrobiło. Ale za to ptyki. Nie ma mnie. Pamiętaj, nie ma mnie. Dobra. Tam drugiemu wzięło, coś się zrobiło. Gdzieś tu jest ten snajper. Gdzieś tu jest. To on? Nie, to jego strażnik. Jak go tu, kurde... Resort optyki i wtedy będzie miał rozkminę, o co chodzi, a ja podejdę i go rozwalę. Co jest do cholery? Albo wstać na niego zaskoczyć. Mam tego skilla dziwnego. A czasami nie do końca to działa. Pięknie. To rozbrajamy. Tym razem normalnie można go zdjąć. I nawet mamy gdzie go schować. A nie. Cel zdjęty. No tego nie mogę schować. Dobra, podłączamy się znowu. 1000. Klatka sodowa? Dobra. Wysoka. No przed chwilą schodziłem bardzo nisko, teraz będę musiał znowu bardzo... Jest źle. Co? Nie! Odłącz się! Źle. Nie umieraj. A, już jestem martwy. Git. Dobra. Na spokojnie. Nie wchodzisz tam na pałę. Co? Jak? Dobra, osłabiam go i rozwalam, nie? Dobra, fastem. Tylko tutaj typki chcą mnie załatwić. Tam na zewnątrz jest jakiś typ. Co to miał być? On ich już shotguna miał, że mi tak łatwo zdjął? Prawie.
prawie. No jak? Panie! Shit. Nikogo tu nie sprowadzasz. Nie. Czy aktualnie nikogo tu... Jest. On ma zwykłego gnata. A ty czego chcesz? Dron. Naruszenie protokołu, potem zwarcie i leżysz. Chociaż może nie. Może nie będzie leżał od razu? Nic mu to nie zrobiło. Dosłownie nic. Czyli to chyba on mnie tak zdjął ostatnio. Co ja mam mu zrobić? Masz zwarcie. I nic mu to nie robi. Ha, teraz mu coś zrobiło. Spróbuj się dostać do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. A on już tego nie mówił? Możesz przejść po tej płatce na prawo. Tylko uważaj na silniki platform. Trzymaj głowę nisko, bo cię usmażą. Może do części technicznej przejdę? Trzeci snajper. Trasa budowa. Ale jak część techniczna? Że tędy? Użyj zdolności technicznych. Dobra. Jaki typ? Big boy. Ej, no uwięził mnie, nie mo... Uwięziłem się między nim a kanapą. A dobra, quick save'a miałem przed chwilą. Dobra, panie. Teraz klepa. Dawaj, dawaj. Myślałem, że on walnie łapą. On zrobił jakiś kręciołek i walnął z nogi. Otwieram ogień. Jaki kurde ogień? Gin. Dawaj, dawaj. Anio. Właśnie o tym mówiłem. On jakoś tak wali tą łapą, a potem wali z nogi. A on tą łapą wcale nie wali. Gin. Dawaj, 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 dawaj. Ciach, 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 ciach i po sprawie. Jeszcze tu ktoś strzela we mnie. Jakiś dziad, co to jest? Zwarcie masz, mordo. Spierdzielaj. Na górę, na górę, na górę. Dobra. Naruszę protokoł. Osłabię mig tutaj. Zwarcie. Strzelajcie! Ustalanie pozycji? Nie potrzeba. Atakuję mnie! Aktualnie? Ciebie jeszcze nie. Teraz już tak. Drony? Drony. Tu jakieś tych blisko nie zauważyłem w ogóle. Łatwo. Tam daleko jakiś. Jeszcze gdzieś tu jakiś chyba był. Jest coś. I chyba człowiek przyszedł. Nie, nie naruszenie. Nie, nie. Chciałem zwarcie. Ale to też może się przydać. O, to jest ten snajper. Po kłopocie. Po kłopocie. Jaki? A. Musisz się jej pozbyć, bo inaczej nie uda nam się przejść w platformie. Zaszyła się w dół kończonym apartamentowcu niedaleko gniazda drugiego snajpera. Okej, idę po nią. A co to jest? Dobra, jadę po nią. Ale że oni jeszcze nie wyłączyli wszystkiego, że jeszcze nie odcięli wszystkiego i nie zrobili ewakuacji. Rzeczywiście te. Jakby ta ochrona nie spełnia standardu. O! Ładne. Chłop zamiast robić akcję śpiewa, słucha śpiewu. Oj. Teraz? Niedobrze. No to jest dosyć zły moment. Tak, Mura? Odwracam jej uwagę. Wypnij ją z sieci. Odłącz. Kurwa! Co to jest za typ? Wiedziałem, że tak będzie. Jaki typ? To jest Oda!
Jak Jedi! Nie Jedi, jak on ten był? Chodziło mi po prostu o Star Warsa, był taki czerwony i nie pamiętam jak on miał. Nie oglądałem. Niestety walka była na tyle długa, że będziemy ją kontynuować jutro.